Przed nami jedno z najlepszych piw, jakie piłem w tamtym roku. Bez kitu zrobiło na mnie takie wrażenie, że wyrwało mnie z butów. Bez kitu wyrwało mnie z butów i mam nadzieję, że ta warka, bo to jest nowa warka, będzie tak samo zajebista. Nie wyrwało, bo go nie piłem. To jest imperialna IPA z dodatkiem świeżych owoców. Imperialna, nie mówiłeś? Imperialna, tak. A... Może od razu parametry, mój drogi. 19,1 flato, 8,5 alkoholu, 110 IBU. To mogliśmy od tych zacząć. I życzę ci zdrowia. Może tak grupa. Nie? Ile się nagrało? Zdróweczka. No jak chcesz, no. Nie będzie lepiej? No, ale to jedna chwała. Jedna i chuj, no i tak gówno tam z profesjonalizmem. No. Boże, niby wiecie, mamy tutaj jeszcze piwko. Jeszcze ty stoisz na środku, kurwa, kadru. Ja widziałem w tej kamerze. Ja to dziś, kurwa, wyłażę. Tak, to ja tak. Niższe ekstraktem, niższe alkoholem, mamy niższe goryczką i tak dalej. Chciałbyś taki profesjonalny, ale w oko ci kij. Tak, śmierć frajero. Tropical... Co to jest napisane? Imperial India Pale Ale, brawo Wrężel. No tak, zawaliście oczojemną etykietę, że nie da się tego piwa nie kupić, więc go kupiłem już po raz drugi. Za pierwszym razem wymiotło mnie z butów, za drugim razem zobaczymy. Jedźmy. Czekaj, przeczytaj butle. Przeczytaj, ja bym dotwierał. Przeczytaj, ja bym dotwierał. Nie, no dobra. Tropikalna wersja imperialnej IPA. Maksymalnie goryczkowa, maksymalnie owocowa, maksymalnie aromatyczna dla ciebie. Yeah. Połączyliśmy smak tropikalnych owoców i najbardziej aromatyczne gatunki chmielu z za wielkiej wody. W tym piwie znajdziesz wszystko, co potrzebne, aby poczuć się jak w raju. Nie zastanawiaj się dłużej, łap za flaszkę. Łap za flaszkę jest napisane? Nie, no bo tak. Okay. Ale każdy wie, o co chodzi. No dobra. Otwórz, bo ja jako nie otworzę. Czekaj. Okej. Okay. Miało być strasznie. Przymierzałem się do tego 20 minut. Proszę. No, dziękuję bardzo. Proszę. Nie wąchać, bo jest na pewno dobrze. No, aromat nieco lepszy niż szampański z żywca. Kapsel wiadomo, brężelowy. Gęstowate, powiem wam, to piwo. Tak, jest zawaliście gęste. Jak je zapamiętałem z pierwszej warki, to po prostu jak likier, nie? To ja ci leję i bez... Lej ta. I... No nie będę mówił, zobaczymy co w tym jest piwie, nie? Ale, nie no powiedz co było. Ale było naprawdę, czułem się w pewnym momencie tak, zwłaszcza jak to piwo mi się ogrzało, jakbym pił owocowy likier, z takich dojrzałych, tropikalnych, słodkich owoców. To może męczyć na dłuższą metę, ale na jedną flaszkę, jak tutaj powiedział Misiek, na jedną flaszkę nie zmęczyło. Dobra, to tutaj jest dla was, tak dobrze? No, elegancko. Tu jest dla was Teges, kolor. Tak jest ten TGS. Już powiem wam tak, kwestia jest, akurat my na Instagramie mamy dość sporo tego. Ale dobre jest. Ale ono sporo osób z Ameryki, które piją piwa. Prowadzą fajne konta. Dużo zdjęć piw, które wyglądają dosłownie jak sok wyciśnięty z owoców. Nie wiem na ile to filtry, które oni wrzucają. A na ile prawda. Myślę, że przy odpowiednim obróbce zdjęcia to spokojnie takie piwo można by przerobić właśnie na soczek pomarańczowy. No teraz wygląda jak multivitamina. Może to kwestia tego światła. Ale pachnie też jak multivitamina. Ale w cieniu trochę błotnistiejsze się robi. No jak wy to widzicie, no to pewnie nie wiem, czy widzę. Nie podzielacie naszego punktu widzenia. Widzi, nie, ale tak, jest multivitaminowe, jest gęste i mocno zmętnione, nie? Ale sobie, zobacz jak to pachnie. Jakbym sobie, słuchajcie, rzucił plusza do tego. No, ale plusza... Ale w pozytywnym sensie, nie? No, mam nadzieję, tak? Bo plusze i multivitaminy są raczej takie, wiesz, takie, to są takie sztuczne aromaty owoców. No, ale nie? Tak, że nie musisz się doszukiwać, wiesz, tak, to jest od razu tak, taki owoc. Tak, to bije tym owocem tak, że nie mam pytań, nie? No, strasznie. Pomarańcz i mango. Tak. Nie? Jest tutaj pomarańcz? Pomarańcz, no, bardzo. Pomarańcz jest. Ananas, pomarańcza, mango. A, ananas! Nie. Tak jest. Znaczny sukar? Nie. No, nawijaj. No i generalnie jak to się dzieje w przedszkolu, o szkole i pani kazała dzieciom na zajutrz napisać słowo o imieniu ananas. No i właśnie dziewczynka mówi, że piłam ostatnio wrężela i w składzie był ananas. Jeden chłopiec mówi, no ja jadłem jogurt i w składzie był ananas. I to jest owoc, który rośnie gdzieś tam rośnie. No i Jasio napisał, że tata kupił wczoraj pół kilo kiełbasy, wrócił do domu, wszystko opierdolił sam, ananas nawet nie spojrzał. Dobra. Na niego zawsze można liczyć.
No strasznie świeże. No kurde, nie? Super. W Rangelu druga warka jest no, tak czekaj, samo zamiatująca jak pierwsza. A ty już umoczyłeś? Tak, już ze 4 łyki piłem, jak piłeś, jak mówiłeś o kiełbasie. Mega. No bo, dobre, no. Dobre, nie? No, naprawdę. To piwo za pierwszym razem w sklepach rozeszło się w ogóle mega. Przyjechała do mnie brejdaczka ze stolicy i mówi do mnie tak, ty pijesz te piwa. Stolicy czego? Stolicy powiatu lubartowskiego. Nie, ze stolicy państwa polskiego, tam gdzie Andrew Duda rezyduje. Przyjechała do mnie brejdaczka i mówi, pijesz te pojebane piwa, daj mi takie piwo, które po prostu zrobi mi dobrze, tak? I kupiłem jej to piwo. I siadła na butelce? Nie wiem, czy siadła na butelce, ale napisała mi na fejsie po kilku dniach, że wykręciło jej gębę, ale było pyszne. No dobra, ale czekaj, bo ja tak czytałem dla was i tak się nie do końca skupiliśmy. Czytałem i żeśmy się nie skupili. Ja byłem skupiony, człowiek. No ale ja czytałem, żeby ładnie wyczytać, a nie ten... Bo co to znaczy, że co, oni tu wytłukli tu owoce? Moim zdaniem oni tu wytłukli owoce. No. W Rangelu napisz w komentarzach, co wyście zrobili z tym piwem. No. Ja tylko mam nadzieję, że to nie jest sok z tych owoców. Połączyliśmy smak tropikalnych owoców. No. Najbardziej aromatyczne gatunki chmielu. Smak tropikalnych owoców. To z czego ten smak? No, nie wiem. A skład? To piwo na pewno straci trochę w moich oczach, gdy okaże się, że to jest jakiś ekstrakt, tak? Nie, no owoce, jak ekstrakt, ale jest to byś miał napisane. Owoce, tak? Tak. Jest napisane owoce, więc jeżeli to są naprawdę owoce, to szapoba i dla mnie to jest mistrzostwo świata piwa. Nie obrażaj ludzi. No ale czekajcie, to co, wyście... To byście, drogi w Rangelu, wrzucili owoce do kotła i co to nie stanęło? Czy na leżak to poszło? Ale to co później przy przelewie się nie zatkało? To na pewno musiało być jakieś pognieciane, nie? Jakimiś gołymi stopami. Jak no, ale jak pognieciane, to raz jak ciągniesz później. No ale pognieciane i może jakoś... Nie wiem. Nie. Napiszcie, czy to technologicznie sprawiało wam problemy, bo nam mi się to w głowie nie mieści, jakie to dobre może być to piwo. Dobra, i ta słodycz owocowa jest na koniec, nie? Pachnięta goryczką. No, i to taką krótką. Krótką, taka akurat, fajna. Która wszystko tak, zeruje. Tak, ścina ci ten słodki później owocowy. Później tak, słodycz to zostaje i jeszcze później znowu goryczka się pojawia. Mega, super, bo powiem wam, że troszkę się bałem, bo strasznie się trzepałem nad tym piwem. Ja mu się też trzepałem nad tym piwem. I mówię, jak się dowiedziałem, że jest nowa warka w sklepach, to od razu wiedziałem, co się stanie. A ja wiecie, jak do jego wszystkich wynalazków przyniósł szampańskie, mówił, o szampańskie, dobra, kupiliśmy, takie o, no i teraz o, mówię, no dobra, ale no dobre. No. Oby częściej. Tego szukam w krafcie, ja osobiście. Skoro aż rok trzeba czekać na to piwo, to za długo. O tego właśnie szukam w piwie. Ostatnio Bartek Napieraj z Adebrowaru wrzucił pytanie na fejsa, ile jesteście w stanie zapłacić za piwo kraftowe. Sporo odpowiedzi było właśnie takich, że wszystko zależy od jakości piwa, to za to piwo naprawdę można zapłacić dużo. Szóstkę z przodu, tak? Żartuję. No. Nie no, powiem wam tak, ale gdyby tu był kurde etykietka jakiegoś Ballast Point albo kurde innego Sierra Nevada i by przyjechało, wiecie, albo w 0,3 butelce, albo w dużym bomberze, tam 0,7 czy ile to mają, i każdy by za to bulił już 8 dych. 8 nie wiem, ale to... 4 dychy za buteleczkę 0,3 to każdy by się trzepał i mówił, kurde, jakie to dobre i wcale niedrogie. A to piwo moim zdaniem kosztuje koło dyszki. Nie drożej moim zdaniem. No to nawet i 12. Jest po prostu ekstra, nie? Ale przyniosłem bombę do piwnicy. Elegancko. Bomba w kółko. Strasznie się cieszę. Naprawdę strasznie się cieszę, bo to piwo trzyma poziom. Brawo. Brawo, Węże. Elegancko. Zdrówko wasze. Tak jak była mnie szkoda nas przy szampańskim, tak teraz mi szkoda was, bo nie możecie się napić. Wszystkiego dobrego. Hej.